Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami i już po raz drugi w naszym mieście ruszają przygotowania do śniadania wielkanocnego dla samotnych. Wydarzenie powstało z inicjatywy wolontariuszy i Fundacji Wolne Miejsce, którzy od 5 lat organizują w Kołobrzegu Wigilię dla samotnych. Ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ już 16 miast wraz z Wami organizuje te wydarzenia pod nazwą naszej fundacji. Ja się cieszę, że ta idea się cały czas rozszerza, że każdego roku, przy każdym święcie tych miast jest więcej. W tym roku doszła też Warszawa, między innymi Kalisz, Rumia, ale cieszymy się, że właśnie ta rodzina się powiększa. I taka mała, ciekawa informacja, że w tym roku po Wielkanocy, w okolicach czerwca, będziemy chcieli zrobić zlot wszystkich wolontariuszy z całej Polski, tu w Kołobrzegu. A bez wolontariuszy organizacja śniadania wielkanocnego nie byłaby możliwa. To głównie dzięki nim pojawią się potrawy, dekoracje, a przede wszystkim ciepła i rodzinna atmosfera. My serdecznie zapraszamy osoby, które nie tylko chcą przyjść na wydarzenie. Oczywiście te są zawsze najserdeczniej, najmilej przyjęte, ale najbardziej cieszymy się z tych, którzy chcą przygotować to wydarzenie. Przygotować i też być gościem. Bo dla nas wolontariusz to też osoba, która jest też gościem tego wydarzenia, też może z tego czerpać i cieszyć się tego święta. Ale chcemy jako Kołobrzeżanie tutaj robić coś dla Kołobrzeża. Sąsiedzi dla sąsiadów, ludzie dla ludzi. A myślę, że święta są takim czasem, kiedy właśnie można zrobić coś więcej niż na co dzień. Spotkania wolontariuszy będą odbywać się w środę o godzinie 18 w hali Millennium. Ostatnie spotkanie 9 kwietnia wyjątkowo czwartek, również o godzinie 18 w hali Millennium. Zapraszamy tam wszystkich, którzy chcą pomóc w organizacji tego wydarzenia. Tak jak podczas wydarzeń wigilijnych będziemy potrzebować pomocy tej fizycznej, będziemy potrzebować kucharzy, kelnerów, osoby, które będą pracować w służbie porządkowej, tak więc dla każdego miejsce się znajdzie. Zapisywać się można podczas każdego wydarzenia, a także można nas szukać poprzez media społecznościowe na stronie facebookowej Wolne Miejsce Kołobrzeg. Drugie śniadanie wielkanocne dla samotnych odbędzie się 12 kwietnia w hali Millennium o godzinie 10.